Dzień dobry, witajcie w sobotę 24 czerwca i posłuchajcie, jakie słowo dzisiaj czytamy, jakie jest nam wyznaczone. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Takie dwie myśli, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Pierwsza to taka związana jest z takim prostym kontekstem, który myślę, że dla wielu z nas będzie znany. Przy kupowaniu używanego samochodu często pada takie pytanie, czy ten samochód jest sprawny, czy ten samochód jest w dobrym stanie. Wówczas sprzedający oznajmia, oczywiście ten samochód jest wyremontowany, poustawiany, lakier jest wypolerowany, nic, tylko zatankować i jeździć. W ten sposób sprzedający oznajmia, że śmiało można kupować, a my jako kupujący wiemy, że wszystko jest ok, więc mamy taką pewność lub chcielibyśmy mieć taką pewność, że kupujemy dobry samochód. Ten dzisiejszy fragment biblijny przypomina mi po pierwsze właśnie taki kontekst. Bóg przez to, co dzisiaj słyszymy, przekazuje nam, jakby przekazuje światu, przekazuje mi, przekazuje Tobie. Wszystko już jest naprawione, wszystko już jest poustawiane. Wszystko wykonało się w Jezusie Chrystusie. A to, co do Ciebie należy, człowieku, to nic innego, jak tylko, żebyś wypełniał prawo miłości. Tylko tyle. Wystarczy zatankować i jeździć. Wystarczy zaczerpnąć miłości i żyć z każdym, jak z bratem i siostrą. Tylko wykonywać to, co jest miłe, piękne, co daje harmonię. I choć pięknie to brzmi, to wiem, że z tym, co tylko wystarczy, człowiek dzisiaj ma problem. Niestety nie wszystko jest tak oczywiste, jak w tym wersecie. Ale Ty bądź tym, który wykonuje to prawo miłości i wypełnia właśnie te dzisiejsze wersety. To pierwsza myśl. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz druga myśl. Wyobraź sobie, że gdzieś na ziemi ukryta jest mała skrzyneczka ze strategią na wygranie ze złem, na wygranie z wojnami, z cierpieniem, z niesprawiedliwością na świecie. W tej skrzyneczce jest opisana strategia tego, jak właśnie wygrać, co zrobić. Podobno jak się zastosuje, to wszystko ustąpi. Ktoś ogłosił to w mediach, dlatego nagle wszyscy na świecie poszukują. Trwają poszukiwania, ale nie jest łatwo je odnaleźć, to tajemnicze miejsce. Trzeba je odkryć, nikt nie wie, gdzie to jest. W końcu ktoś natrafia na to miejsce, wyciąga ją z ziemi, tą skrzyneczkę, otwiera, a tam znajduje się mała karteczka z wersetem z Księgi Michała. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Ta strategia to jest miłość, tak jak to również wcześniej usłyszeliśmy, ale dodajemy teraz do tego jeszcze pokorę i przebywanie z Bogiem w Jego społeczności. Wszyscy są w szoku, wszyscy są zaskoczeni, że to, co wiedzieli, może zadziałać i może uleczyć zło. Wszyscy są zaskoczeni, że to nie tak jak do tej pory siła, potęga, honor, ale miłość i pokora. Wszystkim dzisiaj nam jest znana ta strategia, nie musimy jej szukać. Jest ona przepiękna, jest ona skuteczna. Wzór postępowania według tej strategii pokazał nam Jezus Chrystus. Czy stosujesz tę strategię w swoim życiu? Życzę Wam dzisiaj zatankowania miłości i podążania dalej. Życzę Wam dzisiaj zastosowania tej najpotężniejszej strategii, jaka kiedykolwiek powstała. Amen.